Siema, siema. Dzisiaj sobie pogramy w Hero Siege 2, czwarty sezon. Wystartował dzisiaj. Także co? Odpalamy sobie Amazonką, sobie zagram. Skinka mam jakiegoś? Nie mam żadnego niestety. Dobra. O, może tutaj. Tego nie mam. Czapkę mogę sobie dać. To. Portret. Companion. Tu nie mam. Interface. Name color. Kursor. No i tyle. Także odpalamy. Lecimy z początkowym. No, początkiem tak naprawdę, nie? Zobaczymy. Amazonką jeszcze nie grałem. A tutaj mamy Spira. Jezu, jak ja to za mną nie grałem, nie? Nie wiem, co się dzieje. Dobra, mam Spira. I tak, mamy Poison Skill Damage, Poison Strike, Lightning Attack i Chance to Evade. Dobra, weźmiemy to na początek. Zostaw mi gościok. O, questik na początku. I chciałam iść tą Amazonką. Attack Damage, Attack Rating. Dobra, idziemy w siłę chyba. Tutaj mam to albo to. Dobra, zobaczymy, bo ja nie wiem, jak ten skill działa. Aha, nie mogę na razie, dobra. Okej. Okay. Czyli mamy tutorial. Quest completed. Okej. Okay. Spoko. Zrobiłem kościka. Aha, czyli jak jakoś trafię, wtedy lecą takie ty, podoba mi się. Fajne. Amazonka wydaje mi się, że może być całkiem spoko. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, lecimy do miasta. Weźmiemy questy. I polecimy dalej. Spotka. Dobra, mamy drugi level. Jeszcze do miasta nie doszedłem, ale lecimy w siłę i zobaczymy, jak ten skill działa. Dam sobie go pod Q. Zobaczymy, jak on działa, bo ja nie grałem nigdy Amazonką. A, czyli to jest też mele. Jakieś itemki poleciały. Dobra, pokaż jak to działa. To też jest AOE. Kurde, ta Amazonka to ma chyba same AOE skille. Na to wychodzi. Ale te poisony chyba są lepsze. No. Poisony są dużo lepsze. Potki. Oczywiście zbieramy, będę musiał sobie je poukładać. I lecimy do miasta. Jest miasteczko. Także wbijamy. I bierzemy pierwsze questy. Community quest. Clear Chaos Towery, okej. Okay. Już ludzie jakieś Chaos Towery zrobili. No ale ja w robocie byłem, sezon wystartował o 14. A jest 20 prawie. Także jest jak jest. Dobra. Biorę jeszcze tu questa. Pyk. Cooper Ory trzeba zebrać. Dobra, co my tu mamy? Lance. Czy ja muszę mieć Spira? Spir mi daje fire damage. Chyba nie muszę mieć Spira. Co my tu mamy? Movement speed. No, to mam lepsze. Tutaj muszę mieć. Kurde, dla pirata poleciało, nie? Bomb barysz. Baracz. Jakkolwiek się to wymawia. O! Zmienili, dodali te. Osobne EQ na czarmy. To fajne akurat. Bo wcześniej były te czarmy, tutaj było wydzielone miejsce, ale to giga mi się podoba, no. Coś tam robił z tym Hero Siege'em. Dobra, lecimy. Plan jest taki, żeby zrobić dzisiaj przynajmniej tego pierwszego bossa. To nie powinno być jakieś mega trudne. O, co to poleciało? Coś się tu świeci. Poka. Ten dagger się świecił? Z jeden dual skilli.
Zarąbiście. Tylko, że ja chyba z tym będę bił mniejszy damage, ale to zaraz sobie obczajmy. Maszynik na trzeci level. Dobra, trzeba dobić ten level. I wtedy będą lepsze itemy. Dobra, są i copper ore. Rich copper ore. To daje więcej po prostu? Ta. Tylko czy też miningu więcej daje? Kurde, że ten mining będzie trzeba dobijać, to jest chyba najgorsze. Dobra, na dole mamy waypointa. I tam jest też przejście. A nie, tam jest questik dodatkowy. No to też trzeba będzie go sobie zebrać. No questik to wiadomo, zawsze darmowe itemki. Dobra, ja sobie dobiłem trzeci level. Więc tak, możemy założyć ten pasek, bo żadnego nie mam. Amulecik. W zasadzie chyba tyle, bo tu mam plus 1 do all skilli. Więc chyba to zostawię. Tutaj damy sobie w siłę. I powiedzmy, że to dam. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej byłoby to maksować. W ogóle to ja mogę zrobić tak, reset skill. To. To nie, to, to. O, tak będzie lepiej. Ale tego skilla lightningowego i tak nie będę używać. Także on mi się nie przyda. Uuu, jakieś fioletowe itemki poleciały. Co ty dajesz? Pierwszy stanik. Pokażę łuk. Ja może z łukiem to też będzie fajnie działać? Zobaczymy. No zobaczymy, tylko muszę mieć 8 level. Ale już mamy pierwszego satanika, więc fajnie. Dobra, wbiłem 4 level. I mam tutaj kuścika do ukończenia. Troszkę expo, trochę golda. I może teraz dam trochę vitality, żeby mieć więcej HP. Tutaj dajemy to dalej. I pójdę też do miasta. Żeby oddać tego drugiego questa. Zobaczymy, co za niego dostanę. Runę, XP, gold. No i pyk, kolejny level. Dawaj siłę teraz. Tutaj. Mam 5 level. Jeszcze 3 levele i będę mógł ten łuk założyć. Także giga fajnie. Jak to wygląda? Ile ja mam damage'a tutaj? Gdzie tu jest damage? Attack rating. To są kurde procentówki. No. Poison damage 45. A jak założę na przykład to? To mam poison damage 37. Czyli mniej. Okej. No. To lecimy dalej. O, kolejny satanik dropnięty. Zaraz zobaczymy co to. Rękawiczki jakieś chyba. Ale zobaczymy na który level. A nie, to jest pasek. Na 16 level dopiero. O kurde. Fajnie, że lecą sataniki. Szkoda, na takie wysokie levela, nie? To jest głównie na resy satanik. Ale i tak go pewnie założę. Jeżeli do tego czasu nic lepszego nie dropnę. Dobra, idę oddam tego kolejnego questa. Te questy oddaję szybko, bo chcę wbić ten 8 level na ten łuk. Mam 6. Jeszcze 2 levele zostały do wybicia. O, teraz hot water. Trzeba zrobić. No to już niedużo zostało do łuku. Dobra, przechodzimy na kolejną mapkę. Dobra, mam 8 level. Więc... A co ja w ogóle dropnąłem teraz? Coś dropnąłem. Aha, to. Dobra, zobaczymy, czy mój skill będzie działał z tym łukiem. No i mamy problem. Bo to jest melee attack. Physical poison range. To jest range attack. Dobra, zobaczymy tego skilla. Może on będzie git. Hmm,
No, chyba będę musiał z tym grać. Na to wychodzi. Dobra, to trzeba zrobić resetik skilli w takim wypadku. A co tu jest? Life i mana za każdego killa. O, to akurat fajne by było, no. Czyli tak, bierzemy to, bierzemy to. A to co to jest? Skok jakiś. Walić to na razie. Wezmę tu jeden punkcik i reszta w to. Bo pod tego skilla teraz będę grał. Jak mam ten łuczek, to będzie dużo lepsze, bo... No bo jednak satanik łuk, to patrzcie jak to schodzi, nie? Wszystko pięknie schodzi. Dobra. To lecimy na busika. Teraz jeszcze jestem w dungeonie, więc sobie tego dungeonu dokończę. No a później będziemy szli na busika. A, oni też przerobili niby te dungeony w tym sezonie, że zamiast kilku poziomów to jest jeden taki duży dungeon. W sumie to chyba lepiej niż jak było wcześniej. Zobaczymy jak się później będzie robić te dungeony, czy jest lepiej, czy nie. O kurde, dwa kolejne staniki. Oka. Pasek drugi poleciał, którego mogę ubrać. Super. I to drugie poleciało. Naszyjnik. Zen dual skilli. Zajebiście, ale na 14 level dopiero. Także na razie tego nie założę. I poleciał łuk pod nic ciekawego. Dobra. 9 level wleciał. Te szybko idą te levele nawet. Więc ja bym sobie dał Vitality teraz ten level. I lecimy dalej w tego skilla. Dobra, idę oddać questa z podwaterami. A i to było tutaj, tego ziomeczka. Za to dostanę potkę expa i golda. Spoko. 10 level mamy. Także całkiem fajnie. Dałbym trochę w energię, żeby mieć więcej max many. Kilka leveli musiałbym dać w energię. Co my tu mamy? Pacjent caffeinated. Co to znaczy? Alt. Movement speed o 60%. Ty, fajne. Za dwójeczkę damy. Dobra, no to lecimy dalej. Za niedługo powinien być bosik. 11 level. Damy jeszcze raz jeden level w manę. Co tu później będzie? Movement speed pasywny. Poison skill damage. Faster cast rate. Okej. Będą eksplodować. Kurde, dużo jest tu takich ciekawych notek, które mógłbym chcieć. Ale... Ciężko, ciężko. Ciężko będzie zdecydować się na coś. O, pierwszy czarnik poleciał w końcu. Zobaczymy co daje. Uwaga. Physical damage i mana, ale na 29 level. Ja mam 11 level. I mi lecą przedmioty na 29 level. Czy to jest normalne? Nie mam pojęcia, ale mogę sobie już go tutaj dać. O, to ciekawe. Ale... Czekajcie, on działa? Nie, nie działa. Dobra, już myślałem, że jest zbugowany albo coś. Ale nie, na szczęście nie. No i mamy kolejnego satanika. Tym razem chyba to są rękawiczki albo zbrojka. Zaraz zobaczymy. Zbrojka. Na 12 level. To fajnie, bo zbrojkę mam o taką. Do tej pory mi żadna lepsza nie poleciała. Także fajnie, na 12 level. To za niedługo, pół levela. Będzie fajna zbrojka. Co nadaje? Attack rating, all atrybucy, life increase, all resy. Nie no, spoko. Fajnie, fajnie. Dobrze by było przed bossem jeszcze tą zbrojkę założyć. Bo na pewno te resy pomogłyby sporo na bossie, nie? No i mamy kolejne staniki. Zobaczmy co to jest ciekawego. Czyli mamy tak, pistol to mi niepotrzebne. Shield też mi nie jest potrzebny i wbijem level, więc możemy zbrojkę założyć.
Fajnie. To dodajemy, to dodajemy. No i wezmę waypointa i lecę prosto. Już teraz na bosika. Żeby go pyknąć. I wtedy pierwszy akt będzie gotowy. Będzie można iść dalej wtedy. O kurde, jeszcze jedna ta kapliczka. Czy jak się to nazywa? Ciekawe, co fajnego poleci. Kolejny satanik. Armor. Czekaj, co zobaczymy, co to jest armor. Na 27 level. Więc track. No. Aha, czyli bije jakiś dodatkowy arrow, który bije damage. Ciekawe, i 4 sloty, więc fajnie. No i mamy kolejnego satanika. Ja nie wiem, czy oni jakoś giga zbustowali drop tych sataników, ale mega dużo z tego leci. A szkoda, bo robi się kolejny Diablo 4 z tego, nie? A tego nie chcemy. Jest level upik, 13. Czekaj, kiedy będę miał te. Na 16 dopiero. Najbardziej to bym chciał. Tu eksplozję po killu. Dobra, jest bosik. Pierwszy bosik, zobaczymy jak pójdzie z tymi itemami, które mam. Ale wygląda na to, że całkiem łatwo pójdzie. Chyba. To sobie rozwalimy. I później prosto bosik. Nie no, szybko ten boss schodzi. Także powinno być całkiem łatwo. Pyk. I po bosiku. Nic za ciekawego nie poleciało. No, także tyle. Pierwszy akcik gotowy. Next time lecimy drugi.